Dzień dobry, Katarzyna Lubnauer, partia Witam nowoczesna, Państwa. szefowa klubu. Dzień dobry, łódzka posłanka. Polityczny czy niepolityczny jest ten protest lekarzy, rezydentów? Wszystko, co się dzieje w państwie, co ma charakter wpływający na życie społeczne, jest polityczne. Ja nie wiem, dlaczego tak uczyni uczyniono ze słowa polityczny słowo pejoratywne. Polityką jest nasze zaangażowanie nie wiem, w samorządność, polityką jest nasze zaangażowanie w życie spo społeczne. Polityka nie jest niczym złym. Natomiast. Protest rezydentów jest organizowany przez środowisko rezydentów bez udziału polityków, ale to nie znaczy, że nie jest polityczny jak wszystko. Bez udziału polityków, to dlaczego politycy pojawiają się ma na manifestacjach i, i tam w tym miejscu, gdzie rezydenci głodują w Warszawie? Wiesz, że być może dlatego, że nikt nie pozbawił polityków praw obywatelskich i mogą uczestniczyć w proteście, jeżeli mają na to ochotę. Najważniejsze jest to, że Dość łatwo zauważyć, że na tych protestach ani nie przemawiają, ani ich nie organizują. Są raczej albo widzami, albo jak w przypadku tam na miejscu w szpitalu, gdzie pogłodują. Ja tam byłam, byłam tam półtora tygodnia temu na początku protestów w środę, żeby porozmawiać najzwyczajniej w świecie z rezydentami, żeby dowiedzieć się, jakie mają oczekiwania, jakie mają żądania. Przecież od nas, polityków, oczekuje się, żebyśmy rozwiązywali ważne problemy społeczne. W związku z tym musimy sobie zdawać sprawę, co się dzieje. No Potem właśnie, ale byłam... obecność polityków przy rezydentach to im pomaga czy, 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 czy przeszkadza, jeżeli to pejoratywne słowo jest, że to jest polityczny protest, czy niepolityczny? Przede wszystkim to jest tak. Gdybyśmy Jak jesteśmy tam, to ktoś mówi, że upolityczniamy protest rezydentów. Jak nas tam nie ma, to jest następny zarzut. Dlaczego nie interesujecie się ważną sprawą społeczną, jaką jest zdrowie? Nie ma dobrego wyjścia dla polityka. Cokolwiek nie zrobi, zawsze zostanie narażony na krytykę przynajmniej pewnej grupy. I trzeba robić swoje. Trzeba robić to, co człowiek uważa za słuszne dla e, społeczeństwa, dla państwa. E, ja akurat dość dość intensywnie uczestniczę we wszystkim tym, co się dzieje wokół rezydentów od początku. To znaczy zarówno w tym, że byłam rzeczywiście u nich, jak i również uczestniczę w tych komisjach zdrowia, mimo tego, że nie jestem członkiem komisji zdrowia, które dotyczą spraw rezydentów. Byłam zarówno w tej, która była w zeszły poniedziałek w Sejmie, jak i również tej, która była nadzwyczajna, która była w piątek w, w szpitalu. Wypowiadałam tam się zresztą w imieniu klubu, jestem przewodniczącą klubu, w związku z tym często biorę na siebie takie, takie zadania w momencie, w którym trzeba wypowiadać powiedzieć, jakie mam propozycje. Tam akurat zgłosiłam bardzo konkretną propozycję dotyczącą rozwiązania pewnych problemów. Zaproponowałam, żeby z jednej strony przesunąć pewne środki w tym roku. To jest propozycja zresztą zbieżna z tym, co proponuje Platforma Obywatelska, <laughs> czyli żeby przekazać 135 milionów złotych z Funduszu Pracy. Ale z drugiej strony zaproponowałam, że zaczynamy w tej chwili w Sejmie pracę nad budżetem na rok 2018. No to powołajmy komisję, podkomisję, podkomisję dwóch komisji, podkomisję Komisji Zdrowia i Komisji Finansów i przyjrzyjmy pozycję, po pozycję elementy budżetu. Tam jest. Wszędzie są jakieś rezerwy, wszędzie można znaleźć pieniądze, które można przeznaczyć na zdrowie. No, to nie są pieniądze wbrew temu, co mówi populistycznie Kukiz, że nie wiem, partii makro nie dostajemy subwencji partyjnej, ale że partie się złożą ze swojej Miałe subwencji. ze swojej subwencji, tak mówi Kukiz, tak. Ale, ja Żeby, jeszcze, jeszcze o tej, o... ale to warto mhm. mówić o skali. O na, na podwyżki, na podwyżki rezydentów to potrzebne jest kilkaset milionów złotych. W związku z tym to 135 milionów w tym roku to już by zdecydowanie pomogło. W przyszłym roku prawdopodobnie musiałoby to jakieś około. No tak, ale to za Otanie, takie by było. Tak, to nie tylko takiej dziury było. Jeżeli mówimy o dojściu do 6% dokładnie. PKB no, natomiast... na służbę zdrowia, no, no to, 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 też jest to jest 30 Dokładnie, to jest 30 miliardów złotych. W związku z tym tego nie znajdzie się na zasadzie takiej, żeby w tej chwili nagle ktoś właśnie populistycznie stwierdza zabierzmy i PN owie a zabierzmy. Ale można zebrać z różnych miejsc, i jeżeli zbierzemy w przyszłym roku kilka miliardów dodatkowych, a w kolejnym roku wykorzystując fakt, że mamy wzrost gospodarczy i co za tym idzie wyższe dochody do budżetu, możemy znowu znaleźć kolejne miliardy. No to PiS jak na rząd, jak mówi o tej komisji, którą chce powołać, o tym zespole, który chce powołać, żeby dyskutować właśnie na te problemy, to Ale... myśli pani, że o tym też by nie było mowy? Rząd wyraźnie chce grać na czas, bo propozycja, żeby oni przerwali, przerwali strajk głodowy i żeby do 15 grudnia obradował jakiś zespół, no to jest takim typowym sposobem grania na czas. Ja mówię, tu teraz jak najszybciej zróbmy tak, żeby już teraz przeznaczyć pewne środki na podwyżki dla rezydentów, a potem poszukać w przyszłorocznym budżecie Między nie tylko na podwyżki dla rezydentów, ale na zwiększenie może nie od razu do 6%, ale nie wiem, z tego poziomu 4,4% do, do 5% wydatki na. A może ten, ten, ten zespół rządowy powinien być powiększony o, o członków opozycji? Ja myślę, że jeżeli by rezydenci chcieli wejść do takiego zespołu, a oni chcieli wielokrotnie już wejść do takich zespołów, to może tylko wtedy, taki postulat zgłosić. Tylko wtedy, kiedy jeszcze nie głodowali, teraz to już oczekują szybkich rozwiązań. Ja mam takie w ogóle poczucie dość głębokie, że największym problemem jest to, że zdrowie nigdy nie było priorytetem żadnej z jakichś rządzących. A no właśnie, ja, ja to kolejne... chcę zapytać, czy pani nie, nie jest zdziwiona tym, że na, tym, na tych protestach, czy w sprawie rezydentów i służby zdrowia wypowiadają się ci politycy, którzy już rządzili? Czy to nie jest no więc, takie troszkę ja nawet taka, mówiłam, taka hipokryzja z ich strony? Tak się złożyło, że byłam w jednym z programów. Bo ja, i ja mnie, rozumiem, ale platformę Dziwiła PSL. mnie kłótnia pomiędzy dwoma politykami, jednym Platformą Obywatelskiej, drugi prawa i sprawiedliwości, którzy kłócili się pod tytułem Ty zrobiłeś, Ty nie zrobisz. Obie ekipy zawiodły. Od 10 lat można by było oczekiwać, że coś się dobrze zrobi w ochronie zdrowia. A mamy sytuację, w której w 2007 roku nakłady na ochronę zdrowia były około 4% PKB. Jak, jak Platforma Obywatelska skończyła rządzić, były około 4,4% PKB, czyli wzrost był po prostu minimalny. A I powinno ile... być 6%. Dokładnie. Uważa się, że według krajów, tam średnich dla krajów OECD, że bezpiecznym poziomem, czy WHO mówi, że to jest ponad 6%, 6,8% PKB. Średnia europejska jest znacznie wyższa. Kraje po podobnej zamożności, typu Czechy i Słowacja, mają około 6, Czechy mają 6,3%, Słowacja bodajże ma 5,7% PKB. Najwyższy czas, żeby zdrowie zdało się priorytetem. Ja uważam, że ja rozumiem, że tam ta ekipa miała priorytetami była infrastruktura, kwestia autostrad, kwestia dróg. Dla tej ekipy priorytetami są na przykład ratowanie górnictwa, co w sytuacji, w której mamy rekordowo niskie bezrobocie, kiedy węgiel można kupować w innych no, ale krajach. Ale też jest pomoc ludziom yy, najbiedniejszym, prawda? I drugim priorytetem stało się yy, wojsko na przykład. Tutaj akurat nakłady na wojsko się znacząco zwiększyły, podwyżki dla żołnierzy. Ja oczekuję rządu, w którym rzeczywiście w pewnym momencie priorytetem stanie się zdrowie. Szczególnie, że każda inna, tak jak to pan powiedział, pomoc społeczna, dotyka czy sprzyja pewnej grupie mhm. społeczeństwa. Natomiast zdrowie jest takim elementem, który, do, który pozytywnie mogłoby zmienić życie Na całe społeczeństwo. Dla całego społeczeństwa. Czy pani myśli, że ten protest głodowy i ta forma yy, yy, głodówki pomaga w rozwiązaniu tego problemu, czy nie? Myślę, że tak. Dlatego, że yy, Ci sami rezydenci wielokrotnie to nie chcieli rozmawiać. Na, na... Nie. Dlatego, że ci sami na, rezydenci może. chcieli rozmawiać z rządzącymi praktycznie od początku tej kadencji w sposób taki, że chcieli, namawiali, były marsze, były różne formy oddziaływania, żeby zechciano się z nimi spotkać, i poważnie porozmawiać. I to nie działało. Po prostu najzwyczajniej w sieci wtedy nikt się z nimi nie chciał spotkać. W związku z tym głodówka jest już takim aktem desperacji, ostatnim aktem i wydaje się, że dopiero teraz w ogóle jest zainteresowana ze strony rządzących tym, co się dzieje, czyli ze strony PiSu. Zwróćmy uwagę, że nawet chyba Jarosław Kaczyński powiedział, że rzeczywiście 6% PKB tak. powinno być. Tylko, że ja bym chciała, żeby za tą deklaracją Poszły akty wykonawcze. Minister Radziwiłł, jak jeszcze nie był ministrem, w 2015 roku mówił, że uważa, że rezydent powinien zarabiać dwie średnie krajowe, uważa, że dokłady na ochronę zdrowia powinny właśnie przekraczać 6% i co więcej, zapowiadał, że do tego można dojść w ciągu i dwóch I Zobaczymy, trzech jak dni. to będzie Więc teraz sprawdzam. Minęły dwa lata, w ciągu dwóch, trzech lat. Minęły dwa lata i jeżeli minister Radziwiłł widzi, że nie jest tego w stanie zrealizować w ciągu tych dwóch trzech lat, to się powinien podać do dymisji. Katarzyna Lubnawy, łódzka posłanka nowoczesna. I szefowa klubu parlamentarnego tej partii była naszym gościem. Dziękuję bardzo. A wczoraj była gościem protestu rezydentów w Łodzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.